Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest 19 odcinek z naszej serii Zagrajmy w LA Noir. Mamy tu telefon, także zadzwońmy, nie wiem, gdziekolwiek chcę w sumie zadzwonić, ale zadzwonimy, bo czemu nie? Operator, give me dispatch. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, detective? I need an APB out on a yellow cab, number 3591. Ask dispatch to relay all sightings to car 11K. No problem. I'll get on the radio. Were there any incident reports filed in the vicinity of Baron's Bar on North Beaudry Avenue? We're tracking a sailor who was involved in a fight outside the bar. I can check the reports, detective. I have a message for you from Captain Donnelly. Message reads, James Jessup, U.S. Navy able seaman, has information relevant to your case. Jessup is currently being detained at Central Station. Could be our man. Thanks, man. Okej, okay, James Jessup. No dobra, to co, moi drodzy, lecimy chyba go przeszukać, nie? Przesłuchaj, James, to... Dobra. To dawaj, Rusty. Wsiadaj do auta i lecimy na komendę w takim razie. Dobra. Może powie coś interesującego? Zobaczymy. Car 11K, we have a response on your APB regarding yellow cab number 3591. The vehicle has been identified at a gas station. Now heading west on 7th Street. Dobra, to w takim razie gonimy taksówkę, moi drodzy. Garage on 7th Street. Let's hit it, Phelps. The cab driver might tie this whole thing together. Prawda, prawda. Dobra, dobra, to jedziemy jak najszybciej. You see our taxi anywhere? Nie widzę, nie widzę, ale jeszcze tam nie dojechaliśmy, spokojnie. Dobra. To lećmy, moi drodzy, jak najszybciej, może właśnie ten taksówkarz odpowie nam na jakieś ciekawe pytania. I może dzięki niemu śledztwo ruszy do przodu. No co, Cole, co, Cole? Co, że węgiel? 11K, yellow cab number 3591, sighted at the corner of Wilshire and Whitmer. Repeat, Wilshire and Whitmer, 11K. Dobra, jest, jest, jest. Okay. Mamy go. LAPD, we're investigating a murder. What's that got to do with me? The fare you picked up from Baron's bar last night. What was the woman wearing? It was a green dress. Oh, don't tell me something's happened to her. Tell me about her. She was with this sailor, and he was all over her. She wasn't having any of it. Said she just wanted to dance. But he had that look in his eye. Where did you drop them off? It's at the Crystal Ballroom. What time? After midnight. 12:30? Something like that. Thanks. You've been a big help. Well, that's gonna ruin my day. Jaki wredny taksówkarz. Dobra. Okej. Okay. Działania podejmowane przez ofiarę poszlaka. No dobra, ale moi drodzy, tymczasem udajmy się na tą komendę. I zobaczymy, czy ten cały marynarz, ten James, ma coś nam ciekawego do powiedzenia. Raczej powinien, nie? Skoro przybywał z tą ofiarą i tak dalej, to najprawdopodobniej na 99% on ją zabił, więc powinien coś tam właśnie ciekawego powiedzieć, chociaż tak z drugiej strony, czy on by się stawiał sam na komendę, to by było dziwne, nie? Jakby ją zabił, a później, o siema, to ja ją zabiłem, elo. To by było trochę, takie trochę głupie, nie? Być może. Możemy liczyć na jakiegoś farta, nie? Czemu by nie? No dobrze, moi drodzy, no zobaczymy, nie uprzedzajmy faktów, oczywiście, jak to mówi pan Wołoszański w sensacjach XX wieku, ale nie uprzedzajmy faktów. Ale ponieważ kiedyś uwielbiałem to oglądać, naprawdę, można się było wiele ciekawych rzeczy dowiedzieć. Wołoszański to super prowadził, moim skromnym zdaniem, chyba pooglądam aż sobie, powiem szczerze. Ja naprawdę, nie wiem czy wiecie, ale ja mega się pasjonuję historią, więc chętnie sobie to pooglądam. Zwłaszcza mam takie dwa ulubione okresy historyczne. Druga wojna światowa oczywiście, plus starożytna Grecja. Uwielbiam, naprawdę. Dlatego też tak lubię God of War. I tam, bo tam wiadomo, starożytność, mitologię itp. itd. Dobra, moi drodzy, oh shit! Dobrze, dobry unik. Dobra. Okej, także jedziemy w prawiczkę. No i zobaczymy, co tam na tej komendzie zostaniemy. W sumie w cutscence było widać jakiegoś takiego dużego chłopa, nie wiem czy pamiętacie. O kurde, dobra, już myślałem, że w kogoś walnę, ale nie. Dobra, jesteśmy. Panowie, hamujcie. O, właśnie. Komenda główna, 13:39. Okej, okay, wbijamy na rejon.
Oj kurde, odbija mi się coś. Wybaczcie. Mam nadzieję, że nie beknę jakoś głośno. Dobra. What do you make of him? Sailor on furlough, who looks like he's in trouble and knows it. Aha, czyli jakby jest świadom tego, no to dobrze. Gdzie on jest? W dwójce, tak? A gdzie jest dwójka? O, jest. Już go, a widać go z Kubańca. Jest, jest, jest. Detectives Phelps and Galloway. We know why you're here, Jessup. So it would be best if you answered our questions truthfully. I don't want any trouble, that's why I'm here. I heard on the radio about this lady getting killed. I got leave from my CO to come down straight away. So why did you kill her? I didn't kill anyone. Look, you need to believe me. Let's start at the beginning. No dobra, kontakt z ofiarą. You went to Baron's bar. What time did you arrive? I got a 24-hour pass. I got there around 7. That's where you met Teresa Terrelson? Sure. We had a couple of drinks. So you tried to make a woman who was incredibly drunk? Look, I'm not proud of myself, but I never hurt her. You took her dancing? That's right. Caught a cab to the Crystal Ballroom. Incident z Batesem. You had a fist fight with Richard Bates over Mrs. Terrelson. You met the guy? He's a creep. You should take a look at him for this. No ale moment, moment. On coś tu... Nie, musimy dwójkę kliknąć. He's pointing the finger directly at you, Jessup. I only had one night before I was back in the tub. He had all the time in the world to look for some action. I belted him. I'd do it again. She was better off with me. Sure. You're a shining example of chivalry. Dokładnie. Kurde. Dobra, wydarzenie przed morderstwem. Where did you go after the Crystal Ballroom? I think the wind had gone out of her sails by then. She caught a cab and I caught a bus back to the base. Ani trochę mu nie wierzę. We spoke to the cab driver. Tell us what really happened at the Crystal Ballroom. I'd had enough. She was all upset about her husband bawling about her kids. She looked old. Left around closing, maybe 1:30. We got on a bus and she fell asleep on my shoulder. Which bus? An All-American, 249. It went past her place. She jumped off and I stayed on it downtown. After that, I caught another bus to San Pedro. The Indiana's down there. She's being scrapped. And that was the last you saw of Teresa? Yeah, that's right. We didn't say much. I think she was kind of embarrassed. Okay. Jazda taksówką z ofiarą. The cab driver said that you were getting pretty familiar with Teresa. That's not how I'd put it. Ująłbyś to inaczej, ale co ty masz na myśli? So the last thing you wanted was her playing hard to get. Did that make you mad, Sailor? Yeah, it did. She knew what a guy's looking for, all broads do. Dancing comes second. And what happened at the Crystal Ballroom? Nothing. Not even a little hand relief. She had another couple of drinks, there was no fun left in her. Just poured her guts out to some bartender. We're holding you till we can clear this with the driver. Yeah, my CO said as much. Can you put the guy in two in a cell and inform the commander? Sure, detective. No dobrze, moi drodzy, to chyba w tym momencie... Sighting of your disfigured hobo on Grand between Temple and Sunset. And it looks like the beau has a record too. He's wanted in connection with two female assaults. Thanks. No właśnie, moi drodzy, i na ten moment czekałem. Drive all the way to San Pedro and check his locker? Let's see if the bus story checks out. I tak właśnie z jednej strony możemy pojechać na ten dworzec, ale z drugiej strony, moi drodzy, właśnie widziano tego bezdomnego właśnie w tym obozie. No i na ten moment właśnie chciałem poczekać, zanim się tam udamy. No jak dla mnie powinniśmy właśnie, bo skoro go tam widziano, no to... No właśnie. 11K, go ahead. Patrolman reporting that Bobby Ross's car game is breaking up at midnight. 11K, roger that. Only have time to get downtown, Cole. It's possible. Have them bring him in. KGPL, could we have Lars Terrelson picked up? 11K, roger. Okay. Także to tyle. Dobra, moi drodzy, teraz właśnie ten obóz jest już tutaj.
Okej, okay, dobra, jesteśmy na miejscu. Obóz bezdomnych, 13:53. Raz ty się nie pierdzieli, ze strzelbą wchodzi. Co za chłop. Nie no, klimacik niezły, trzeba przyznać. Mam skojarzenie z jakimś, nie wiem, Red Dead Redemption, Peaky Blinders, coś takiego. No ale powiedzcie, że nie. We'd like a word with you. Save it for someone who's interested. They're fascists. Come to move us on and steal what little we have left. Jacy faszyści. Rusty, o kurde. Nie no, Rusty się naprawdę nie pieści. Dobra, chodź tu gościu. Ale co tu, jacy faszyści w ogóle, o czym on mówi? Może ci bezdomni wcale nie są bezdomni, bo tak wyszło, tylko... Może dlatego, że mają wszystkich za faszystów. Nie wiem, cholera wie w sumie. Comrade Stalin. Very funny. We'll find out from your personal effects. Stuart Ackerman. You're under suspicion for murder, Ackerman. We're taking you downtown. You can't do anything more to me than what the Japanese have already done. Co się o Japońcach mówił? Okej. Czyli może był w ogóle z Kolem w jednostce czy coś? Nie wiem. No ale ewidentnie był też na Okinawie, czy tam, no, ogólnie. Dobra, o! Tu mamy jakąś gazetę, zobaczmy. Ginie morfina, policja oświadcza, gangsterzy rozpoczęli wojnę narkotykową. Okej, okay, obejrzyjmy. Still working, Jack. I'm off to the Lighthouse Club in Santa Monica. Hello, Jack. Mr. Benson, this is Courtney Sheldon. He's a buddy of mine from the war. Well, I'm sure you two will want to polish some old war stories. Good evening, Jack. Mr. Sheldon. Good night, sir. Take a seat, Courtney. We need your help, Jack. I told you I would have nothing to do with that. I'm fine too, Jack. Medical school's going well. I got a part-time job. Do dope peddlers need part-time jobs? We made a mistake and we're in trouble, Jack. A local gangster, Mickey Cohen, is putting on the squeeze. So hand it over, walk away. What's stopping you? We had a deal with them, that they would dole it out slowly. They said they would supply abortion clinics and doctors. But they've been moving it on to addicts. And they can't cope with the purity. So your problem is with gangsters being dishonest. My problem is that people are dying. And that if this gets back to us, we'll all end up in jail. So how am I supposed to help, Courtney? This isn't the war. I can't just wave a magic wand and clean up your mess. We want you to negotiate, Jack. The only thing these guys understand is force, Sheldon. They got to the top back east by proving to be more vicious than the English, the Irish, and the Dutch. They make their own laws. That's the nature of a secret society. For God's sake, Courtney, you want to be a doctor. How can you fight with that? We are better trained, Jack. I didn't make it through the war to come back to this kind of shit, Sheldon. No okej, te wycinki z gazet są strasznie tajemnicze, ale jeśli łączycie kropki, to one naprawdę układają się w jedną całą historię. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć wszystkie te gazety. O, kolego! No to masz przesrane. Looks familiar. Safe bet it'll match the mark under Teresa Terrellson's chin. No na pewno będzie pasować. No, to już chyba mamy sprawcę, co? No cóż. Dobra. Coś jeszcze ciekawego? Czyżby jakieś stafy tej kobity? Zobaczmy. Co to jest? Krystal. O. Okej. Okay. No dobra, czyli ewidentnie to był raczej on. Ewidentnie raczej na pewno chyba. To był on. No dobra, czyli to chyba wszystko tutaj. Tak, wszystko? Zobaczmy jeszcze lokację. Jeszcze ten dworzec autobusowy nam został.
No dobra, ale tym dworcem może wiecie co, zajmiemy się później, chociaż... Chociaż czy ja wiem, może się udajmy najpierw tam, bo tak z drugiej strony wiecie... moi drodzy, ten chłop i tak tam na tej komendzie będzie siedzieć, no bo on i tak jest zapuszkowany, więc... nie ma sensu z... no nie ma sensu się tam spieszyć po prostu, nie? No bo i tak przecież do niego się udamy prędzej czy później. A możemy właśnie jeszcze na ten dworzec autobusowy pojechać i może jeszcze jakichś faktów ciekawych się dowiemy. Bo w tym obozie bezdomnych to już wszystko. Ta muzyczka jest świetna. W tym obozie bezdomnych to już właśnie wszystko, więc... No właśnie. Jessup's alibi checks out. Bates is a recidivist. He'll be pulling the same stick until we put him away for good. Ackerman has history, opportunity, hard evidence. What motive? We have the evidence. We know she was here. All we need is a confession and we can charge the bum with murder. No tylko Rusty, pytanie, czy mi się uda wymusić z niego te zeznania. Bo coś czuję, że on będzie bardzo dobrze kłamać. Także no nie wiem, czy nam to tak pójdzie. Ale mamy punkty intuicji, także spokojnie, przynajmniej te dwa. Także może ich użyjemy. Ale wydaje mi się, że właśnie przed takim przesłuchaniem lepiej pojechać jeszcze właśnie na ostatnie miejsce powiązane ze sprawą, żeby po prostu mieć może więcej jakichś twardych dowodów na tego gościa, nie? Może się nam uda. No siren, Phelps? This some form of stealth attack? Ale... ale po co Rusty nam syrena? Przecież nic się nie dzieje. Spokojnie, jedziemy sobie, chillujemy po Los Angeles. Jakaś karetka się bardzo blisko mnie zatrzymała, to mnie trochę niepokoi, w sensie, wiecie, w rzeczywistości. Za oknem. Także nie wiem, o co chodzi, nie mam nadzieję, że nic nam się poważnego nie stało. Dobra, lećmy. Osiedl. Ostrożnie. Dobra, panowie, już się tam nie bujajcie, tak w tym aucie nic się nie stało, ja miałem kolizję, wjechała we mnie babka 50 na godzinę, nic się nie stało. Naprawdę, moi drodzy, miałem kolizję i to taką poważną. Znaczy, w sensie, bałem się, że coś mi się stanie, nie? Ale w sumie było wszystko w porządku, więc... Tylko, no, auto było dosyć bardzo rozpiżdżone. Dworzec autobusowy 14.11. Dobra. Także zobaczymy, co tu ciekawego zostaniemy. I okej, okay. Poza autobusami oczywiście. Aż mi się coś... Dobra, nie, przypomniał mi się pewien flashback, ale... Znaczy, w sensie dostałem takiego flashbacka z przeszłości, ale... Może nie będę o tym w tym momencie mówić, bo się zawstydzę mega. Dobra, wbijmy na rejon, zobaczmy, co tu się dzieje. Dzień dobry! Thank you, ma'am. You have a safe trip now. Where are you boys headed today? LAPD. We're after the driver of All-American 249. Would have been around midnight onwards last night. Just a minute. Frank Zeffirelli. He's your man. Where can we find him? Frank is out on the 74. Can you tell us the route? Hang on. I'm should have it mapped out here somewhere. No okej, mamy trasę. Linia autobusowa do Ameryka, dobra, mapa trasy numer 74. Coś tu w środku jeszcze? Aha. Cała mapa, dobra. Okej. We're not gonna drive the whole thing, are we? Won't take long. We have a siren. No właśnie, mamy syrenę też, prawda? Okej, tak jeszcze tylko zerknę, czy tutaj to już wszystko, tak, wszystko, dobra. Także lecimy, moi drodzy, poszukać tego gościa. On jest akurat tutaj, patrzcie! Ale fart, ale fart, ale fart, ale fart! Dawaj kol szybko do auta, żeby tam nie uciekł! Jest tutaj akurat, patrzcie! Rusty! Biegłoś, rzech szybciej! There's the bus, Cole, turn on the siren and pull her over. All-American 74, let's go get him. Dobra. To był fart, to był niezły fart. Is some kind of problem, buddy? Pogadajmy. LAPD, we're investigating a murder. You had a sailor and a woman in a green dress on your bus late last night? That's correct. And the woman got off first, around 2 a.m.? Yeah, that's right. And the sailor stayed on all the way to downtown. Can you tell us where you let the woman off? On California Street. To tell you the truth, she looked a little lost, like she got off on the wrong stop or something. I didn't like dropping her off near that hobo camp. You've been a big help, Mr. Zeffirelli. Okej, okay. Osoba, która widziała ofiarę jako ostatnią, dobra. Left her by the hobo camp. Which means he's as good as killed her. We can't eliminate any of them, but the disfigured man should be our starting point. I'm gonna call for some backup. These bows hate cops.
No dobra, tylko jakie wsparcie? No przecież zapuszkowaliśmy tego bezdomnego, to myślę, że trzeba go teraz przesłuchać po prostu. Bo co innego mamy zrobić? Tylko tyle nam pozostaje tak naprawdę. I ta muzyka, powiem wam, że jak ja słyszę tą muzykę i tak sobie jadę po tym Los Angeles tymi starymi autami, mam takie skojarzenia z Mafią 2 straszne. Kurde, tak bym zagrał w Mafię 2, no. Muszę zapisać sobie na liście. Bo w sumie wiecie co, nie chciałem nagrywać Mafii, żadnej części, bo bardzo mi zależy na tym, żeby zagrać w remake pierwszej, bo jestem strasznie go ciekaw, bo widziałem, że zbiera bardzo dobre oceny. Więc chętnie bym sobie zagrał w ten remake. Od razu mówię, że oryginał Mafii 1 przeszedłem i się w nim zakochałem. Jak dla mnie po prostu arcydzieło 10 na 10. Muszę przyznać, że pierwsza część Mafii jest to jedna z 15 gier, które uważam takie za naprawdę 10 na 10, nie? Bo mam 15 takich, mam listę takich 15 gier, które naprawdę szczerze uważam na dychę. Jak będziecie bardzo chcieli, mogę się podzielić z wami tą listą pewnego dnia. Nie ma problemu. Może kiedyś nagram ogólnie taki tam specjalny filmik właśnie, 15 moich gier 10 na 10 czy coś takiego. Byłoby to ciekawe w sumie. Komenda główna 14:32. Dobra. Okej, to wbijamy. No i właśnie nie ma co ukrywać, że pierwsza Mafia jest właśnie jedną z tych 15 gier 10 na 10 u mnie. Uwielbiam pierwszą Mafię, naprawdę jest genialna. I co, w jedynce siedzi? Ackerman, you were in the Marines. How do you know? The Corps selected big guys for flamethrower duty. That's how you got the burns. Life expectancy was 5 minutes for a guy in flamethrower detail. What kind of a government puts weight like that on a man's shoulders? You'll get no argument from me. It was a heavy load. You feeling sorry for this smelly fuck? Oj, Rusty, nie komentuj. Motyw morderstwo. Why did you kill Mrs. Terrellson? I have no recollection of the people I have killed. You hate women, Ackerman? More than you could ever imagine. How much did you hate Mrs. Terrellson? I ache to put my seed in them. Afterwards, I have no use for them. Okay, contact z ofiarą. A bus driver dropped Mrs. Terrellson near your camp around 2 a.m. Why did you take her up to the hill? Which hill? I have many places. I go where I please. Czekajcie. Tu nie, dobra, dwójka. You are clearly insane, Ackerman. The state of California does not execute mental patients. I don't know the names of the women I've killed, but I've killed many of them. Their necks are so fragile. Alibi Stewarta Ackermana. Where were you around 2 a.m. last night? At the camp. You have an alibi? Someone rely. Someone who will be around on the day of the trial. Fuck your trial. The capitalist system needs another victim from amongst the masses. So be it. Stuart Ackerman, I am charging you with the murder of Teresa Terrellson. I chyba koniec sprawy, co? Także kolejny chłop do pierdla. Inros. Nie no, on to ewidentnie zrobił, no. Nie wiem, kto by inny miał to zrobić. Dobra, także moi drodzy, sprawa zakończona. Ale widzę, że mam jeszcze kawałek odcinka, to może jeszcze. A man down on his luck, I can abide. But a filthy red who chooses to live outside the rules of society, I cannot stomach. Maybe poor Theresa Tarleton will provide the catalyst we need. I've spoken to the chief and the mayor, and I think it's time we send some men in to remove the godless and send them on their way over the county line. A grand day that will be, gentlemen. And a grand result you have brought me. You two are fast becoming my finest crusaders. Okej, czyli chyba kapitan jest zadowolony z ostatecznego wyniku tej sprawy. Także spoko, zielona sukienka, znalezione poszlaki 17x17, właściwe reakcje 14x17, no. Te trzy reakcje trochę nie siadły, ale trudno. Wcześniejsza wizyta w obozie dla bezdomnych mogłaby naprowadzić na jakiś trop, ale powodzenia w szukaniu tam świadków. No właśnie. Także no, nie widziałem po prostu sensu w wjechaniu tam. Dobra, moi drodzy, także zamknijmy to, obejrzymy jeszcze wstępną cutscenkę do następnej sprawy i to będzie tyle. Może jakaś retrospekcja będzie na przykład? O, jakaś inna scenka, okej. I Cole znowu idzie do tego baru. To jest interesujące, naprawdę.
Zobaczcie, że on tu przychodzi zupełnie sam. To jest też ciekawe. Chyba się zabujał w tej kuźwa, jak to wokalistę, przepraszam, zapomniałem słowa. No kurde, on tu przychodzi tylko po to, żeby chyba je posłuchać, co? No patrzcie, jak on się na nią gapi, no. Ono już pewnie zna go na wylot. Z widzenia. No nie wiem, Cole, mi się to nie podoba, że ty to robisz, no ale dobra. Zamordowana sekretarka. No okej, obejrzyjmy jeszcze tą scenkę wstępną i to będzie, moi drodzy, na tyle już. O nie, to jest... O, dobra, dobra, już nieważne, nic nie mówię. Morderca chyba się tam szykuje, co? Of course we will look into it. Yes, I'm aware that it's an election year. Keep a hold of your hat, counselor. Now is not the time to lose your nerve. It would appear that someone has hawked a rose gold wedding ring, a matching engagement ring. Sound familiar? Deirdre Muller. Press the pawnbroker and see what you can find out. The address is 348 South Main Street. The Muller case goes before the grand jury next week, and the DA does not want any egg on his face. Then get out to the railroad depot on Santa Fe Avenue. We have another poor unfortunate found this morning beside a railroad line. 40-year-old white woman. Right, Skipper. No dobrze, moi drodzy, to jeszcze niech się pojawi nam ikonka zapisu. I to będzie już na tyle w tym odcinku. The Emperor may soon have to come to terms with the fact that he's wearing no clothes. When exactly did you get that book of riddles shoved up your ass, Phelps? Is that what your old man paid college tuition for? This guy must have escaped a little. Dobra. Kiedy się ten zapis pojawi? Halo. Już powinna się gra zapisać. Seems like a decent guy. Ej, będzie ten zapis czy nie? Nie wiem. Dobra, uznajmy, że był zapis. Dobra, moi kochani, słuchajcie, tu już będziemy odcinek kończyć. Tą sprawą tej zamordowanej sekretarki zajmiemy się już w odcinku następnym. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i widzimy się jutro w kolejnym odcinku z LA Noir. Na razie!